sobie przeliczkę. Zajechałem w te pola koło wału. Miałem tutaj posiane tą odmianę Willem, czy jak to się tam czyta. Jest chyba, też nagrywałem tutaj na filmie z nawożenia, jeśli się nie mylę, RSM-u. No pszenica wyglądała dość obiecująco, w sumie to jeszcze wygląda, no bo jedziemy 2,8 na godzinę. No w headerze tu mamy pełno, tak 2,8, 3,5. Gdzieś tak się poruszamy, no. No sami widzicie, jak wygląda. Już od razu przepraszam, że tak kolibię głową, ale no. No header 4,80, muszę troszkę poruszać w lewo, w prawo, gdzieś chcę wszystko dopasić, żeby gdzieś ziemi nie złapać i tak dalej. No i przez to te filmy wychodzą, jak wychodzą, także już rusza mniej, dobra. No, zaczęliśmy kosić pszenicę wczoraj, dosłownie. Tam poszło na jakieś ponad, nie wiem, 1,5 hektara, może nawet nie ma. Cośmy tam usiekli. Generalnie nie ma szału. Pszenice raczej rok, no, nie sypią. Tutaj też pole jest raczej z tych mocniejszych, a widać tutaj dalej. No, tu jest wypalenisko. Naprawdę od lat mam to pole i nie pamiętam jeszcze nigdy takiego roku, żeby tutaj gdzieś, no i żeby tutaj susza prawie, prawda, zagościła. No nie było czegoś takiego. Tak jak mówiłem na filmie z rzepaku, mnóstwo, ale to mnóstwo deszczu, luty, marzec i potem klops. Potem te deszcze takie były, nie były. Aha, no i oczywiście deszcze pojawiły się w przyszłym tygodniu, no bo to no, oczywiste, no nie? Człowiek chce sobie teraz pokosić, na spokojnie wszystko by dochodziło, no to deszcz nam będzie przeszkadzał. Zupełnie normalne, rok jak co roku tak jest, także luz. Wjechaliśmy tutaj, zaczynamy też dzisiaj, bo wyczyściłem kombajn i będzie to raczej pszeniczka zostawiona do siewu. Na kolejny rozmnożek, no wyglądało cały czas dość obiecująco. Bardzo fajny, duży liść flagowy. Zobaczymy. Oby coś to nam sypnęło fajniej, no to... No bo naprawdę nawożenie zrobiliśmy na... O, nawożenie, ochrona to jest co najmniej te 7-8 ton, a żebyśmy z 6 zebrali, to pewnie będzie, kurczę, wszystko. Na razie się na więcej nie zanosi. Słyszy się gdzieś tam w Polsce o rekordach, no co mogę powiedzieć, no. Można tylko pogratulować, że jednak w pszenicach też mamy, są gdzieś tam te potencjały. Ale chyba jeszcze daleka droga do takich wyników. Pole też raczej z tych lepszych, a na przykład mam duży problem ze skrzypem tutaj. I niech mi nikt nie mówi, że chodzi tutaj o pH, bo nie ma takiej opcji. pH jest tutaj cały czas w granicach 7, więc to na pewno nie chodzi o to. Stosunki wodno-powietrzne, ok, sprawdzimy to, przegłębosujemy, zobaczymy, mam nadzieję, że w końcu sobie z tym poradzimy. To co tu dalej? Teraz będzie chyba groch, a nie, chyba tylko na pewno, na wiosnę pójdzie groch, także mamy czas na to, żeby się tym wszystkim zająć, no i tak sobie jeździmy, no. Fajniej by było, żeby to gdzieś tam do zbiornika szybciej przybywało. No ale co poradzimy? No bez wody nie ma nic. Szkoda trochę, bo tu i w polu jest potencjał. Nawożenie też było naprawdę konkretne. No nic, po prostu trzeba to ująć troszeczkę na przyszły rok i tyle. Nie ma się co tutaj przejmować za bardzo. Liczyć siły na zamiary i tyle. Nie liczyć na ósemki, dziesiątki i tak dalej. Oby wszystko szło dalej, jak idzie tam, nie wyskakiwa jakieś awarie i będzie ok. Także no, o właśnie, tu jest takie miejsce, gdzie skrzyp dopadł. I już dużo słabsza, dużo mniej kłosów. A było w tamtym roku bryskawe. Albo 2 lata temu. Nie, w tamtym chyba roku. No i słyszycie, kombaj naprawdę dostaje po dupie. Słychać to na bębnie wszystko. No i jedziemy 3 na godzinę. Już to powinno naprawdę sypać, ale nie sypie. No nic, zbieramy to co jest
nie łamiemy się, działamy dalej, a mamy pół zbiornika. No może nie będzie źle. Dobrze, na ten moment to będzie wszystko. Trzymajcie się, cześć.